Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 23 czerwca 2022 roku wpływowy i opiniotwórczy portal Politico opublikował artykuł, no, dość moim zdaniem znamienny i warty uwagi, zwłaszcza w Polsce, zwłaszcza w kontekście wojny na, na Ukrainie. Tytuł tego artykułu brzmi. Po wojnie Am Eurus, czy można to przeczytać Am EURUS z języka angielskiego, taki akronim od, od pierwszych słów Ameryka, European Union i Russia. Autorem tego artykułu jest postać niezwykle wpływowa, jeśli chodzi o media w Europie. Jest to Matthias Dypfner, człowiek, który obecnie pełni funkcję dyrektora generalnego koncernu Axel Springer. Właściwie no, pełni od 20 lat funkcję tego dyrektora generalnego, jest także właścicielem 22% akcji tego koncernu. Od 2016 roku. Był prezesem federalnego Stowarzyszenia Wydawców Gazet Niemieckich, które trzy lata później zostało przemianowane w Federalne Stowarzyszenie Wydawców Cyfrowych i Wydawców Gazet. Prywatnie jest miliarderem, jego majątek szacowany jest ponad ponad miliard euro. To jest stan na październik 2020 roku. Jest to człowiek niezwykle wpływowy, jeśli chodzi o media. No zresztą sam koncern Axel Springer to jest potęga medialna w Europie, w samych Niemczech ma tak ma tak, jest właścicielem tak wpływowych tytułów jak Die Welt czy, czy Bild, czy, a w Polsce takich jak Newsweek, Fakt, Onet, Business Insider, Przegląd Sportowy. No możemy tutaj naprawdę długo, długo wymieniać. I tenże Matthias Döpfner w swoim artykule, w swojej opinii zamieszczonej w portalu Politico zaczyna kreślić perspektywę o latach Powojennych, już po wojnie na Ukrainie. Jest to niezwykle ciekawe. Z tego artykułu, z tego właściwie felietonu Matiasa Dypfnera wynika, że elity i Elity, powiedzmy, biznesowe, ale myślę, że także część elit politycznych, część establishmentu politycznego zachodniej Europy już kreśli właśnie tę wizję powojenną. I to, co jest moim zdaniem najciekawsze, co wynika z tego, z tego artykułu, to fakt, że cała wina za wywołanie wojny z Ukrainą, tej otwartej wojny od 24 lutego 2022 roku, ma być przerzucona po prostu na Władimira Putina. Zresztą, jeśli się tak naprawdę wczytamy w przekazy, w narracje mediów zachodnich, ale także mediów amerykańskich, części mediów polskich, to bardzo często mówi się o wojnie Putina. O wojnie Putina powołuje, przywołuje się porównanie Putina do Hitlera, mówi się o wojskach Putina. No, to bardzo ciekawe przesunięcie tej narracji, bardzo charakterystyczne zresztą i, i, i przypominające ten zabieg. Propagandowy, które media niemieckie stosują w odniesieniu do okresu III Rzeszy, kiedy mówi się o nazistach, kiedy mówi się tylko i wyłącznie o Adolfie Hitlerze, kiedy się mówiło o wojnie Hitlera, mówiło się o wojskach Hitlera, mówiło się o nazistach, a już zdecydowanie mniej o samych Niemcach. I tutaj mamy bardzo podobny zabieg. Próbuje się przesunąć całą właściwie winę na Władimira Putina, na jego, na jego otoczenie, i tutaj Dyrektor koncernu, koncernu Axel Springer snuje taką wizję, że w, jakimś, w jakiejś niedalekiej przyszłości Rosja będzie rządzona już przez inną ekipę, przez innego przywódcę, i to z tym nowym przywódcą, z, no, z tym nowym establishmentem rosyjskim trzeba się po prostu będzie porozumieć. To jest niezwykle ciekawe. Tutaj myślę, że niemiecki biznesmen, niemiecki miliarder doskonale wyczuwa pewne trendy, pewne, pewne zawiłości, jeśli chodzi o nastroje w zachodnioeuropejskim establishmentie, a jest to człowiek tak jak powiedziałem niezwykle wpływowy, który zna i utrzymuje kontakty towarzyskie z osobami z no, można powiedzieć z tej pięćsetki najbogatszych ludzi Forbes'a, jednym z nich jest zresztą Mark Zuckerberg no, właściciel Facebooka, a właściwie już koncernu Meta. Myślę, że warto sobie odświeżyć wywiad, który Mark Zuckerberg przeprowadził z Matiasem Dypnerem w lipcu 2019 roku. Ten, ten wywiad jest dostępny w serwisie YouTube. To pokazuje, jakie są tutaj bliskie więzi między tymi koncernami medialnymi, między mediami społecznościowymi, a tradycyjnymi mediami. I widać, że... I z tego chociażby powodu niezwykle moim zdaniem jest to ważny, ważny tekst, który oddaje sposób myślenia bardzo wpływowych ludzi w zachodniej hemisferze. I Dybner pisze, że nowy rząd w Moskwie już kreśli tę wizję podkreślam, będzie musiał podjąć kluczową strategi strategiczną decyzję, czy zostać sojusznikiem demokratycznego zachodu jak, Pisze, niemiecki miliarder, czy też być zależnym od niedemokratycznych Chin. I a zdaniem, zdaniem dyrektora Axel Springer są to jedyne dwie opcje dla następców Władimira Putina. Co bardzo ciekawe, padają dwa nazwiska. Pisze tutaj o osobach, Dyfner pisze o osobach no, takich jak Aleksiej Nawalny, czy Gary Kasparow i Podaje to oczywiście pewien, pewien typ, pewien typ polityczny, pewien typ można powiedzieć polityka przyswajalnego dla, dla Zachodu. I oczywiście nazywa to nową szansą, szansą na, jak to określa, nowy. Lepszy porządek świata. Zresztą ten nowy porządek świata przewija się tutaj w tym, w tym artykule. Podkreślam, że nie jest to osoba, tak jak mówię, przypadkowa. Jest to, jest to nader wpływowa postać, która ma również przełożenie na, na media w Polsce. I ta koncepcja, która pada w tym, w tym artykule, to jest koncepcja strategicznego sojuszu Ameryki, Europy i Rosji. A. Hey. Wspólnota ma być, miałaby być oparta na, na wspólnych wartościach i na aspektach gospodarczych, na budowie, no takiego można powiedzieć, strefy, strefy wspólnego handlu. Co zresztą, jak podkreśla sam Dypfner, miałoby umożliwić najszybszą od, możliwą odbudowę gospodarczą Rosji, a tym samym stawić opór zagrożeniu ze strony Chin i radykalnych państw.

islamistycznych. Niezwykle ciekawa, ciekawa wizja. Z punktu widzenia państwa polskiego, myślę, że wizja bardzo niebezpieczna, biorąc pod uwagę, że Polska w sposób absolutnie bezrefleksyjny i taki no powiedziałbym radykalny popiera Ukrainę przeciwko Rosji, nie zdając sobie sprawy, że już dzisiaj na Zachodzie poważne osoby, poważni biznesmeni, poważne Media, poważne koncerny ponadnarodowe, miliarderzy snują wizję porozumienia się z postputinowską Rosją. Jeśli założymy taką hipotezę, że ta, to wydarzenie z 24 lutego, ta inwazja rosyjska na Ukrainę, ta otwarta agresja, była spowodowana na przykład chorobą Władimira Putina, gdzie już być może na Kremlu jest przygotowany wariant tranzycji władzy. Już w kręgach rosyjskich służb specjalnych jest przygotowany wariant wysunięcia jakiegoś nowego lidera, który byłby akceptowalny dla Zachodu co zresztą ten sam wariant jest przygotowywany moim zdaniem na Białorusi, biorąc pod uwagę te zmiany w ostatnim referendum konstytucyjnym i możliwość przesunięcia Aleksandra Łukaszenki na mniej eksponowane stanowisko, a rozpisania nowych wyborów prezydenckich i wysunięcia na stanowisko głowy państwa kogoś akceptowalnego dla Zachodu, to taka wizja jest szalenie niebezpieczna dla Polski, bo jeżeli dojdzie do takiego porozumienia z postputinowską Rosją, jak to określa Matias Mattia, Dypfne, no, to wówczas niewątpliwie, moim zdaniem, odbędzie się to ponad głowami polskich polityków. Zresztą polscy politycy mają w Europie taką łatkę rusofobów i osób, które mogą zaszkodzić relacjom Europy z Rosją, a jak widać, tutaj wielu, wielu kręgom eksperckim. Wielu kręgom finansowym, poważnym kręgom finansowym bardzo zależy na jak najszybszym porozumieniu się z Rosją. I ja w swoim podcaście niedawno mówiłem o tych O tym tej opinii dziennika Die Welt w sprawie ostatniej wizyty Olafa Scholza, Emanuela Macrona i, Ma, i Mario Dragiego w Kijowie, gdzie Die Welt pisał wyraźnie, że ta, ten triumwirat kształtujący się nowy triumvirat w Europie, naciska na to, aby prezydent Załęski podpisał jak najszybciej jakiś traktat rozejmowy z Rosją. I moim zdaniem ten to absolutnie nie było, nie było przypadkowe, a sam Tekst Matthiasa Dypfnera w Politico jest swego rodzaju balonem próbnym, mającym na celu rozpoznanie nastrojów wśród kręgów opiniotwórczych, wśród kręgów decyzyjnych. Zarówno w Stanach Zjednoczonych, znaczy zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Stanach Zjednoczonych. Ale także moim zdaniem jest adresowany do części elit rosyjskich. I analizując to z punktu widzenia geopolitycznego, przypomina mi się już zapomniany w Polsce tekst, który tekst bardzo wpływowej osoby, bardzo wpływowego intelektualisty w Federacji Rosyjskiej, określanego mianem okcydentalisty czy zapadnika, jak to nazywają Rosjanie, a w w Europie i w Stanach Zjednoczonych mającego opinię liberała rosyjskiego, profesor, profesora Siergieja Karaganowa. Profesor Karaganow w 2010 roku napisał taki bardzo głośny tekst pod tytułem Związek Europy. Ostatnia szansa ze znakiem Zapytania na, na końcu. Ten tekst został przedrukowany w wersji został opublikowany pierwotnie w rządowym organie, w rządowym dzienniku rosyjska. Gazeta, rosyjska Gazeta w Federacji Rosyjskiej, natomiast w Polsce jego skrócona wersja została opublikowana przez gazetę wyborczą 30 sierpnia 2010 roku, już po katastrofie smoleńskiej. Siergiej Karaganow, 20, 20, Siergiej Karaganow 12 lat temu pisał, że w ostatnim dwudziestoleciu Rosja i Europa miały dwie szanse na zbliżenie, obie zostały w znacznym stopniu zmarnowane, i stoi przed Europą i Rosją kolejna, być może już ostatnia. Ostatnia szansa na, na, to właśnie, na to właśnie zbliżenie, gdzie wskazuje na możliwość połączenia miękkiej siły Europy i twardej siły Rosji. Pisze o partnerstwie dla modernizacji, pisze o możliwości powołania wielkiego technobieguna, stworzonego dzięki surowcom rosyjskim i technologii europejskiej. Pisze o stworzeniu no, takiego wielkiego, można powiedzieć, bieguna. Ge Politycznego, który mógłby stawić czoło największym potęgom świata i w tym, i w tym, i w, i w tym kontekście byłby zupełnie nowym otwarciem między, między Rosją a, a Europą. I pisze także, Pisał także 12 lat temu o możliwym traktacie energetycznym, który dałby wielkie szanse dla, dla Europy, ale pisał także o wielkiej wspólnej przestrzeni gospodarczej, takiej przestrzeni gospodarczej od Izbony po Władywostok. I rzeczywiście patrząc na ten, na ten tekst Siergieja Karaganowa z 2010 roku yy, i patrząc na te propozycje Sojuszu Ameryki, Europy i Rosji Matiasa Dypfnera, ja dostrzegam zbieżność geopolityczną. Patrząc jednocześnie na, na dzisiejszą politykę polską, która nie dostrzega tych, tych procesów i tego, że jeżeli w Rosji dojdzie do zmiany warty, jeżeli, do, a mówiąc językiem już bardziej akademickim, dojdzie do tranzycji władzy i dojdzie do zmiany na kogoś akceptowalnego przez Zachód, niekoniecznie oczywiście liberała, czy niekoniecznie demokratę, ale mającego przynajmniej taki PR, no to sytuacja Polski może być rzeczywiście tutaj bardzo trudna. Moim zdaniem Unia, wiele osób bardzo wpływowych i bardzo wiele kręgów decyzyjnych w Unii Europejskiej, ale także w Stanach Zjednoczonych chce zresztą drogą Matiasa Dypnera postrzegać Rosję jako, jako tą zaporę stawiającą, stawiającą opór, wyzwanie i zagrożeniom ze strony Chin. Warto niewątpliwie czytać takie, takie artykuły, warto zapoznawać się z, z, takim, z takimi sądami osób tak wpływowych jak Matthias Dypner. Polecam Państwu ten tekst. Link do niego znajdzie się w opisie i w, w komentarzu. Ciekaw jestem Państwa opinii w tym zakresie. Myślę, że, że, czeka nas, że czekają nas bardzo ciekawe najbliższe lata. Dziękuję Państwu za uwagę.